Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Odpowiadam na wasze prośby od dłuższego czasu o powrót do The First Age, czyli Władcy Pierścieni w uniwersum Total War'a, czy raczej Total War'a w uniwersum Władcy Pierścieni, tak powinno się chyba właściwie powiedzieć. Gramy na submodzie, znaczy to jest generalnie, to jest The First Age Total War na submodzie Divide and Conquer 2.2. Jest to nowa wersja Divide and Conquer. I powiem wam, że zmienia naprawdę dużo. Przede wszystkim sprawia, że gra jest dużo bardziej stabilna niż była poprzednio, bo te frakcje, które były średnio grywalne, są aktualnie bardzo grywalne. I po prostu ich nawet nie wyrzuca. Możemy zagrać wariagami Khand i gra po prostu nie wysypie nam się do pulpitu. To przynajmniej zostało naprawione. Dwa. Wy prosiliście natomiast o jakąś frakcję ciekawą, więc myślę, że zagramy sobie Haradem. O Harad prosiliście już od dłuższego czasu i aktualnie wybierzemy sobie tutaj plemię Czarnego Węża. Jeżeli chcecie sobie przeczytać tutaj tło fabularne, ewentualnie ich słabe, mocne strony, to zachęcam do zrobienia pauzy. Natomiast naszymi główną siłą są olifanty, silna ofensywna piechota, dość zróżnicowany wybór jednostek, natomiast słabości to jest trzeci level, trzeci poziom kowalstwa, jeżeli można by to tak nazwać. Kiepskie, ciężko uzbrojone jednostki. I mamy obostrzenia co do rekrutowania określonych jednostek. Więc weźmiemy sobie poziom trudności, oczywiście najwyższy. Zarządzamy wszystkimi osadami, i nie będziemy mieli też czasu bitwy. Dobra, rozpoczynamy. Intro sobie oczywiście przeklikamy. Nie chcę, żebyśmy się przyczepili o prawa autorskie. Niestety muzyka, tak jak w większości serii The First Age, zachęcam do puszczenia sobie po prostu soundtracka w tle z Władcy Pierścieni, ponieważ jeżeli uruchomię tutaj oryginalną ścieżkę dźwiękową tego submoda, no to na pewno filmy zostaną zdjęte po prostu z YouTube'a, albo ja dostanę dużo, dużo oflagowań. Pierwsze, co się na pewno rzuci w oczy, to fakt, że posiadamy znacznie mniejsze królestwo jak... Coś się zacięło, czy to się nagrywa dalej? Okej. Nie wiem, czy się zacięło, bo mi stanął stoper w Mirilisie i generalnie to nie wiedziałem, co się dzieje. No dobra, najwidoczniej wszystko jest okej. Ciekawe, czy zapamiętał co mówiłem, czy też zrobił jakieś dziwne cięcie. Mówiłem tak. Zapewne rzuci wam się w oczy to, że. Może to sobie akurat przeczytamy. Że mam znacznie mniejsze królestwo niż oryginalnie. Tak jak poprzednio, 60-68 tura odblokowuje nam jednostki o wyższej kwalifikacji. O, nie ma asasynów, to jest bardzo dobra wiadomość. Bo w niektórych submodach są oni strasznie przegięci. Czytam, ponieważ pierwszy raz odpalam tą modyfikację na tej wersji, dlatego wszystkie dotąd zmiany są dla mnie nowością. No to jest na pewno modyfikacja dla osób, które lubią i są bardzo cierpliwe, lubią wolną rozgrywkę. Dlatego zbudowanie tutaj imperium na pewno będzie dużo trudniejsze niż w podstawowym, powiedzmy, podstawowej trzeciej erze albo nawet medievalu. Już nie mówię o medievalu. Więc jeżeli frakcja będzie umierać, powiedzmy, że będziemy podbijać Gondor i zostanie im mała liczba prowincji,
Zrespawnuje się pełna armia. To też jest dobra wiadomość. To jest taki jakby ostatni zryw ubijanej frakcji. Ja? Co? And Sauron and the Barlock are very... O! Świetnie. Nie możemy walczyć z Entami, Sauronem i Barlogiem, ponieważ może nam wywalić grę. Świetnie! Bardzo się z tego powodu cieszę. Chyba powinniśmy wrócić generalnie do zwykłej trzeciej ery albo Summona Moss. On był chyba taki najbardziej dopracowany. No dobra, zaczynamy. Inhara Dream Tribes. To jest zarys fabularny, dlatego tutaj sobie zobaczcie to już na pauzie, jeżeli was to interesuje oczywiście. A jeżeli nie, to zabieramy się oczywiście do naszej rozgrywki. Zobaczmy dyplomatyczne wieści. Mamy aktualnie sojusz z... Jak się on... Ar-Aduan. To jest Umbar, jeżeli się nie mylę. Tak, mamy sojusznika Mordor, Umbar... I Kand. Świetnie. Generalnie to są ludzie, którzy przybyli z jakiejś tam wyprawy i oni odbili Umbar, a także chcą przywrócić mu swoją dawną jakby świetność. My, jak widzicie, zaczynamy z małą prowincją, tak na Fëanor Obel. Mamy tylko to. Jest to główna siedziba naszego rodu i również zawiera Czarny Pałac, czyli budynek regionalny. Co nas tutaj interesuje, to to, że jesteśmy frakcją Czarnego Węża, Black Serpent. Haradrimowie są podzieleni na różne plemiona, plemiona często nomadów i dzięki nim mogą po prostu walczyć między sobą, ewentualnie zajmować nowe tereny. Cały tutaj teren, jaki widzicie dookoła nas, jest zajmowany przez określone plemiona. Na południu zajmują się na przykład plemiona ludzi troli, a tutaj chyba znajdują się plemiona w Amrun. Jest plemię, które odpowiada za olifanty bodajże. Eshtal też ma jakieś określone jednostki. Są to na przykład ci chyba wytatuowani wojownicy, którzy często posługują się też bronią miotaną. Oni, jak pamiętacie, w filmie właśnie jeden z nich dowodził olifantem. I co jest jeszcze interesujące, to jest kolejne plemię. I naszym zadaniem podstawowym jest po prostu zjednoczyć wszystkie plemiona. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć łącznie plemion. My jesteśmy szóstym najsilniejszym. I gdy to zrobimy, będziemy władać nad całą Mordor? frakcją Haradu. Zanim to jednak zrobimy, musimy zajrzeć do skarbca. I mamy już 1200 My na turę ears. na minusie, więc to nas bardzo nie cieszy. Zobaczmy. Jak to po prostu jest mało pieniędzy daje, to masakra. Jeżeli zwiększyłbym tutaj podatek, od razu minus ten, do populacji, więc my chyba sobie po prostu zaczniemy od mojej drodze, od sprawdzenia, co który budynek daje. Na pewno nie będziemy szli w armię, bo nasze dochody płaczą i tupią nóżką, że mają dosyć. Natomiast interesowałoby nas albo coś, co zwiększy możliwości nie tylko handlowe, ale i możliwości tutaj produkcyjne, więc zastanawiam się nad albo kopalniami, ale kopalnie dają łącznie 200 z samego rzemiosła plus 50 do czystego dochodu, więc 250 to jest mało jak na kopalnie, więc średnio opłacalne są za cenę, jakie po prostu jaką kosztują. Dlatego Dark Sanctuary, tu jest kultura, tutaj mamy tawernę, 7 tur się buduje, Jezus Maria, chyba raczej nie wyjdziemy na plus za szybko. Zbrojownia. Wiecie co, zaczniemy od farm, zdecydowanie. I nie będziemy zmniejszać chyba podatków. Co możemy, czego, co możemy się pozbyć? Możemy się pozbyć łodzi, to na pewno zaoszczędzi nam troszeczkę pieniędzy. I Mordor? co jeszcze możemy zrobić? To przede wszystkim rozdysponować tutaj troszeczkę Our jednostki. enemies will Bo widzę, że suffer. tutaj moglibyśmy się udać, więc może damy przy okazji How tak. may Te I serve, bardziej elitarne mamy Mordor? tak. Mamy trzech generalnie przywódców, z tego Yes. co widzę. Mamy Warlorda Musabę, mamy Mordor's? Warlorda. Nie, to nie jest Warlord, to jest Utqbach. I mamy przywódcę naszej frakcji, czyli Serpent Lord Kuzuyamah.
Całkiem fajnie wygląda. Dobra, czy jeżeli go wyprowadzę, Lord, będziemy ten bardzo jest zły stratni? Będziemy bardzo zapach. stratni. Znaczy nie, nie będziemy bardzo stratni, ale on chyba sporo kosztuje w utrzymaniu, prawda? Yes. No, zdecydowanie. We move. Czym tak naprawdę biegasz? Z czym tak naprawdę biegasz? Oni mają chyba Guard of the Black Serpent. Guards of the Black Serpent. Our enemies Chciałbym will suffer. zobaczyć. Tak, Black Serpent Guard. 11 ataku, 14 z szarży, bardzo fajne. Total Defense, czyli obrona generalnie 21. Dobre oddziały. To są pierwszotierowe jednostki, czyli tak zwany trash. Nie służą do Orders? niczego więcej jak do umierania. Dlatego sądzę, że będziemy potrzebować przede wszystkim troszeczkę więcej How may jednostek. I Weźmiemy serve? sobie jazdę, was dodamy tutaj. Yes. I tą armię może By your will. przerzucimy sobie We już move. tutaj w poszukiwaniu kolejnego przystanku do naszego podboju. How may I serve? Ok, teraz sobie połączymy Our tutaj enemies armię. will No suffer. i damy My mu. eyes are yours. Co to jest? To jest szpieg. My ears are yours. Tak, to jest szpieg. Świetnie, szpiegiem chciałbym się udać może od razu tutaj, bo wiem, że tutaj się znajduje jedna z osad. Orders? Order! Niestety te okręty zostaną przez nas rozwiązane, bo nie mamy na razie pieniędzy nawet za bardzo, żeby je utrzymać. Zwłaszcza, że chyba How właśnie da may I się serve? przejść tędy. Order! Są brody rzeczne. To już troszeczkę nam zminimalizuje nasze wydatki. Orders! Przy okazji, bo tu jak widzicie znajduje się strasznie duży garnizon. I Yes! możemy mieć duży problem z ogarnięciem tego Our całego enemies will bałaganu. suffer! Ok, Orders! bierzemy całą tą armię w takim razie. No i This postaramy się tutaj połączyć this na następnej this turze enemy shall zaatakować. fall Mają lekkie smooth. mury, więc na pewno nie Orders. będziemy czekać na odpowiedź ze strony wroga. I teraz pytanie Orders. tylko, co zrobić dalej, bo obrońców jest bardzo dużo wszędzie. Tutaj na dole pewnie też będzie ich bardzo dużo. Wiecie Orders. co, my się wrócimy w takim razie do Fenobel. As you will. The sun sets No on i jakoś today's pokombinujemy. journey. Czy mamy może dyplomatę? Zobaczę jeszcze sobie na wykazie. Nie, mamy tylko szpiega. Czy by mi się przydał dyplomata? To jest pierwsza kolejność. Z kim mamy wojnę? Z Gondorem i Dolamrot. Zanim my w ogóle ściągniemy jakiekolwiek szanse handlu z frakcjami, które znajdują się dalej, szans, w ogóle przydatność jego będzie minimalna. No dobra, no spróbujmy. Odkryjemy przynajmniej kolejne frakcje. Nie będziemy na razie werbować jednostek. Our Tu mamy ich enemies will wystarczająco suffer. dużo. No i postarajmy się Orders. dotrzeć tutaj Rest z here pomocą. until dawn. Przy okazji generała sobie odstawimy. I koniec tury. Na minusie będziemy straszliwie. No ale trudno. Będzie to trzeba jakoś rozwiązać, ponieważ zarabianie to jest już dalsza perspektywa. W ogóle strasznie utrudnili tą frakcję, już widzę. Ona w poprzedniej wersji była dość potężna już od samego początku. A tutaj tak naprawdę takiego małego prypecia. Co jest jeszcze ważne? Cała ta frakcja, czy cała gra toczy się około 40 do 50 lat przed wojną o pierścień. Czyli przed tak naprawdę wydarzeniami z filmu Powrót Króla. Władca Pierścieni. Ponieważ 40 tak naprawdę około 50 lat fabularnie Haradrimom zajęło, czy raczej właśnie Czarnemu Królowi, Czarnemu Wężowi, zajęło zdobycie, zaufanie i zjednoczenie królestw tutaj, znaczy plemion Haradu. Wtedy dopiero wysłał on pomoc pod postacią sławnych olifantów w trzeciej części filmowej trylogii, albo książkowej, jeżeli chcecie. Ja książek nie czytałem, znaczy mnie zmęczyły, nie dałem rady tego przeczytać. I mam tutaj możliwość zajęcia osady, świetnie. To trzeba mieć to po prostu na uwadze, że dzieje się to jeszcze Yes. długo, długo, długo przed. I will not Dobra, waste tutaj words on mamy you. jakichś I will not buntowników i waste widzę, że words on oni nie you. są wcale jakieś takie specjalnie słabi. Orders? Co możemy dalej zrobić? Możemy sobie ściągnąć tutaj posiłki. A na razie weźmy do miasta. We Czy march. no trochę ograniczymy, powiedzmy. How may I Te serve? dwie jednostki można by Our wykorzystać enemies dalej, will bo oni by suffer. się przydali. Yes. Ale teraz pytanie, czy najpierw chcemy atakować tutaj, bo się pojawiła ta I will pieprzona not armia? waste words on you. Ma jeden oddział jazdy i jeden oddział łuczników. Ciekawe, czy jeżeli bym zaatakował tutaj od razu wioskę, to oni by mnie zaatakowali. Chyba tak. Więc nie będziemy na Our to zbyt enemies will długo suffer. czekać, tylko po Orders. prostu. How may I serve? Ok, na razie ich sobie We przerzucę move. tutaj tych łuczników. Świetnie.
No i postaram się ich zaatakować. Ok, allow to army controlled by AI. Nie, nie będzie kontrolowana przez sztuczną inteligencję. Możemy zaatakować nocą. I nie pozostaje nam nic innego, jak wygrać to naprawdę minimalnymi stratami. Czy przeciwnik ma pikinierów? Nie, ma tylko włóczników. To są jednostki z dość sensowną chyba już obroną, bo 12. Mają 7 ataku, 4 z szarży. Są nawet. Choć należy pamiętać, że w zasadzie wszystkie jednostki Haradrimów są troszeczkę gorsze od ich odpowiedników, na przykład u Gondoru, albo w tym bardziej do Lamrot, która ma fenomenalną konnicę i flotę. Dobra, może zrobić coś. To jest chyba jakaś forma, to jest jakaś formacja, pik. Jest wyszkolony przeciwko walce z konnymi. Dobrze sobie radzi na pustyni. Simoral Balon, good stamina. Morale. Średnie, morale responsive, średnie. To znaczy, jak jednostka reaguje na rozkazy na przykład. Armor class, mają lekkie pancerze, mają bonus do walki na pustyni, minusy do walki na śniegu, czyli nie radzą sobie na północy, albo średnio. Bonus do walki z wielbłądami, wargami, koniami, olifantami. Dobra, więc tym czym będziemy go w zasadzie atakować. Zacznijmy bitwę. Tutaj mamy chyba scenę Melkora z Ungoliantem, albo Ungolianą. To jest ten, nie wiem, pseudo Bóg Pająk? Jakoś tak to się nazywało? Nie znam do końca lore Władcy Pierścieni, ale czytałem... Coś sobie tylko zrobię, bo jeszcze... Ale czytałem po prostu Silmariniona. Trochę tam jeszcze z niego pamiętam. Game Options... Nope... Ui... O, właśnie to mi chodziło. Ponieważ po zainstalowaniu wielu modów, niestety, ale wyłączyła mi się możliwość tego. Kilka rzeczy mi się w zasadzie resetuje po każdym uruchomieniu. Mnie to troszeczkę tutaj denerwuje. Więc tak, na początku wystawimy sobie nasze jednostki jak najdalej, bo będziemy się, moi drodzy, posługiwać w znacznej mierze tutaj jednostkami konnymi, żeby jak najbardziej zmęczyć przeciwnika. Więc tak, na pewno ta i dwa oddziały czarnych węży na flankę. I za każdym razem po prostu jak włączam grę, muszę od początku ustawić kontrolsy, muszę od początku ustawić właśnie interfejs użytkownika i muszę od początku ustawić jeszcze kilka innych opcji związanych z dźwiękiem, bo to się wszystko po prostu resetuje. Dobra. Od razu lecimy tam. Te dwa oddziały tak samo tutaj. No, widzę, że oni będą zajmować od razu wyższą pozycję. Nie za dobrze, choć okej, okay, spróbujemy ich zaatakować. Więc weźmiemy samych łuczników tak naprawdę. Tych najtańszych. Pięknie. Dobra, ciekawe, czy dam radę ich może zaatakować, przynajmniej na flance. Dobra, na razie z tych spróbujmy z flanki. Szarża i ucieczka, to będą nasze główne taktyki. Dobra, bardzo ładnie. Do tyłu. Minimalne dosłownie straty. Teraz od tyłu tak samo. I tutaj, pięknie. No to co, właśnie, łuczników zaatakujemy. Odsłonił się ładnie. Pięknie. Troszeczkę pomożemy. No niestety, ale oni ich rozbiją. Tą naszą jazdę. Pięknie. Wyślemy też dodatkowy trasz. Bardzo ładnie, do tyłu. Teraz tutaj szarża. I tak samo, z boczku. No i zróbmy to, przede wszystkim strzelajcie w tych. I jeżeli macie szansę, też ucieczki, to skorzystajcie z niej.
jest tutaj i postarajmy się odciągnąć troszeczkę wroga. Przynajmniej tych koniarzy po prostu trochę pozabijamy. Pięknie. Tu już zostali złamani, fantastycznie. No i bardzo ładnie. Skoro już został zabity, to nie będzie większego problemu. Wy się zatrzymajcie, nie potrzebuję was w takim razie tak szybko. Dobra, strzelajcie. Albo raczej wycofajcie się może troszeczkę na boki. I nie uciekajcie, korzystajcie tylko z moich rozkazów. Tutaj tak samo, świetnie, o to chodziło. No i tak, tych należy wykosić. Pięknie. Kogo my tu jeszcze mamy? Tych zaatakujcie teraz. Może teraz z każdej strony będziemy go atakować, świetnie. Wy tak samo, uciekajcie. Gdzie są te dwa oddziały? Jeszcze daleko. Dobra. Okej, tutaj mam już wrażenie, że oni popanikowali. Fantastycznie. To co? Powybijajcie ich na spokojnie. Jest tam ostatni oddział. Okej, uciekajcie. No właśnie, to jest ta średnia responsywność na wydawane rozkazy, niestety. I to, co nas najbardziej interesuje, to aktualnie podjedziemy sobie tutaj. Straciliśmy troszeczkę konnych, no ale to jest niestety konsekwencja tego, że musimy walczyć w ten sposób. Głównie używając konnicy i myślę, że możemy sobie przyspieszyć już grę. Okay. Świetnie. To się ustawcie. No i mam nadzieję, że przynajmniej teraz już łucznicy wykończą ich. Czy on sformował krąg? Zobaczcie, bardzo fajnie, inteligentnie zrobił. Nie jest w stanie uciec, z każdej strony jest atakowany, no to ustawił krąg. Choć przyznaję, ładnie te jednostki wyglądają. Dobra. Czy my chcemy kontynuować? Myślę, że tak. Tylko tak, przede wszystkim wy wszyscy przestańcie strzelać i damy naszemu może królowi właśnie możliwość wybicia ich. Żeby zyskał troszkę więcej doświadczenia. No i świetnie. To przynajmniej ułatwi podbicie jednego z klanów i otworzy też drogę handlową z Umbarem. Z tego co też się już zorientowałem, niestety, ale nasze jednostki, nasze armie są przeraźliwie wręcz drogie w utrzymaniu na tej modyfikacji. Chyba podstawowe jednostki włóczników kosztują ponad 200 zł za jeden. Co w przypadku tak niskich statystyk, gdzie niższe mają tylko chyba orkowie, no może być problematyczne. Okej, okay. Splądrowaliśmy obóz przeciwnika, no bo zobaczcie. 220 za zwykłych włóczników i 195 za tych. Za tych i za tych już po 250, a są oni dużo, dużo lepsi. Więc to od razu daje nam odpowiedź, w co tak naprawdę powinniśmy inwestować. Okej, okay. Przy okazji tutaj jak najwięcej tych taranów, choć będziemy musieli się dość mocno napocić, żeby to zdobyć. Widzę, że mają sporo łuczników. 4 tury. Znaczy tak, jeden łucznik, drugi łucznik. Kurczę, to będzie trudne do zrobienia. Ale w następnej turze na pewno doślemy jeszcze dwa oddziały, żeby troszeczkę im tutaj pomóc. Fenobel jest jakby co bronione, no i skorzystamy jeszcze z naszego szpiega, żeby odkrył nam te tereny tutaj położone na południu, na pustyni. Żeby dostać się do troli, albo raczej do jednostek ludzi troli. Tak, dyplomata, bo wy nie chcielibyście na pewno do mnie dołączyć, prawda? No właśnie, na pewno nie. W takim razie przerzucimy was tutaj, może porozmawiamy z Dol Amroth, może będą chcieli zawiązać jakieś porozumienie
żebyśmy nie walczyli, ale w to w sumie jakoś tak nie wierzę. Musimy zdobyć ten Tal Alfar jak najszybciej. Al-Jaf. Tal Al-Jaf. Wiem, że macie uczulenie na moje złe wymawianie nazw. Własne, zwłaszcza osad, imion i nazwisk. Sio. To już było przegięcie, gdyby teraz mnie jeszcze buntownicy zaatakowali. Dobra, skarbiec. Czy my coś dostaliśmy? Już tylko minus 1000. Fantastycznie. Tak, z 3 tury do zrobienia tego, ja pierdzielę. Dobra, dołóż tych łuczników. No i to, co musimy zrobić, to przede wszystkim ich zaatakować. Dobra, asalt. Spróbujmy zaatakować nocą. Nic nam totalnie nie da, mamy dowództwo już na mistrzowskim poziomie, więc nie ma sensu. To, co sobie mogę zrobić, to save. Robię test. I pomyśleć, w jaki sposób byśmy chcieli ich rozbić. No, przede wszystkim będzie trzeba wykorzystać łuczników. To na 100%. Spróbujmy zaatakować. Oczywiście musimy minimalizować własne straty, bo w przeciwnym wypadku będzie to bardzo trudne. Tu oczywiście będą pewnie wieżyczki, no tak. Dobra, start deploy. Moment, jak można by tutaj podejść w miarę bezboleśnie? Przede wszystkim złe oddziały trzymają tarany. Wyślemy nasz trasz do taranów. I tak, w pierwszym miejscu przebijemy się oczywiście przy bramie. W drugim miejscu myślę, że zrobimy wyrwę w murze. Tutaj. Świetnie. I dalej ustawimy sobie nasze jednostki łuczników. Natomiast wy wszyscy na razie do tyłu poza zasięg wieżyczek. Wy tak samo możecie stanąć sobie tutaj. Jazda też gdzieś tutaj. Poza zasięg, świetnie. I przede wszystkim luźne formacje. Zaczynamy. Z czym ty podszedłeś do mnie? South Archer Missile. Dobra, wyjdziecie tutaj. Wy postaracie się iść tutaj. I przede wszystkim teraz zdecydujmy, który ma w którego atakować. Ja bym chciał jak najszybciej pozbyć się kawalerii. Bo łuczników tam sobie rozbijemy na własny sposób tam jakiś. Tak, wy tutaj biegniecie. Myślę, że wy też. Tu. Tu. I tą średnią kawalerię. Najpierw w nią musimy skoncentrować, na niej skoncentrować ogień. Jestem też ciekaw, kogo będą strzelać jego łucznicy. Albo ten nasz lepszy oddział może zacząć strzelać w tych mocniejszych. Okay, spadną te strzały? Pięknie. To myślę, że to troszeczkę przyspieszymy. Men have reached the gate with the battering ram. Dobra, za chwilkę wejdziemy. Może troszeczkę sobie spowolnię. Pięknie. No i dzięki temu przynajmniej nasze strzały będą ich lepiej sięgać. Tak samo, gdzie jest twój cel? Our men have done well. Pięknie. To już normalna formacja w takim razie. Wstawcie się jakoś sensowniej. Wy natomiast moglibyście już zaatakować. Jezus, jak nas trzepią po prostu ci łucznicy. To jest niesamowite. Dobra, tutaj też normalna formacja. I atakujemy z dwóch stron równocześnie. Teraz wszyscy łucznicy mają się skoncentrować na jego dowódcy. Tutaj strzelać. Pikinierzy do przodu. No i myślę, że dowódcę też możemy już wysłać.
four fights with horns made of clay. We are winning the battle. Oczywiście, że wygrywamy, ale jakim kosztem? To jest dla nas najważniejsze. Teraz wszystkich zmieniamy i zacznijcie strzelać w tamtą oddział. Pięknie. Czekaj, ciekaw jestem, czy dacie radę wejść do środka. Wy tak samo, tutaj i tutaj. Pięknie. Musimy się przedostać. To jest dla nas najcenniejsze. Tu. Pięknie, zaatakujcie ich. I przy okazji odpalimy bonusy. O, to chodziło. Pięknie. Teraz ich wyrżniemy. Tutaj już tak ładnie. Świetnie. Kolejny oddział. Może być do walki z tą konnicą. Black Snake Headguard. Albo nie. No. Inaczej. Dwa oddziały. Dalej do przodu. Świetnie. I teraz ich zaatakujemy. Powiem wam, że ci łucznicy już nawet mają nie strzelać. Teraz tylko zaszkodzą. I dowódcy niech zajmią się tymi lepszymi łucznikami. Pięknie. Generał przeciwnika nie żyje. No a my tutaj ich uciszymy przynajmniej. Dobra, teraz. Wejdźcie do środka. Pięknie. No i przede wszystkim walczcie. Z drugiej strony konnica uderzy. Właśnie dlatego nie chciałem wprowadzać wszystkich na raz. Ustawimy jeszcze pikinierów. I z tej strony jazda. Dobra, bardzo ładnie. Nie wiem, czy to przyniesie oczekiwany rezultat. Może nie, więc do tyłu. Trochę inaczej. Raz, dwa, trzy, cztery. Łubudu. Podciągniemy jeszcze tych, świetnie. Tutaj możemy nawet dwa oddziały, albo nawet wszystkich, przerzucić na tą stronę. Jak to wygląda? Nieźle. Myślę, że ci już sobie poradzą. Czy oni mogą nadal strzelać? Chyba już nie. Albo nie powinni przynajmniej. No niestety dalej strzelają. Pięknie. Można też tak wjechać często konnicą w przeciwnika. Wtedy więcej macie... Znaczy przejechać przez niego i dopiero wtedy dać rozkaz do ataku. Więcej z jednostek generalskich może wtedy wziąć udział w walce bezpośrednio. Pięknie. Teraz te cztery oddziały mają strzelać tutaj. I nawet szczerze wam powiem, przerzucimy ten lepszy oddział łuczników. Wy na razie spokojnie, jeszcze nie wchodźcie. Ponieważ przez tą lukę oni będą mieli piękne pole do popisu. Z tą bitwę trzeba być taktycznie rozegrać jak najbardziej. Ładnie. Czy ktoś jest z centrum miasta? Albo uciekł? Tak, jakiś tam jeden. Dobra, ci zostali już wybici fantastycznie, więc ścigajcie ich, a my sobie zrobimy troszeczkę większe tempo. Pięknie. Dobra, myślę, że wy już nie strzelajcie. Bo teraz już tylko poranicie swoich i teraz prowadzimy naszych wojowników. I zaatakujemy ich w plecy. Oni są też mocno zmęczeni, więc już nie powinno być z tym problemu. Pięknie. Kontynuuj. Wybijemy ich sobie na spokojnie. Troszeczkę doświadczenia zdobędziemy. 366. No, spore straty, powiem wam. Niestety. Ale osada jest nasza. Tyle będzie trzeba dalej udać się na południe. Tutaj zostawimy sobie jakąś najsłabszą jednostkę do obrony. I przede wszystkim zerkniemy też na to, jakim się tutaj będzie wiodło. Przede wszystkim chodzi o zadowolenie. Świetnie. Tal al-Jaf jest nasze. We showed the enemy no mercy.
Okay. Możemy splądrować osadę, ale na tym nam nie zależy. Okupujemy ją. Mamy tutaj dodatkowe 711 dochodów. Fantastycznie. Jeszcze dostaliśmy 1500. Więc możemy sobie naprawić od razu mury i moglibyśmy zbudować kolejne farmy. Więc tak, kogo byśmy chcieli tutaj zostawić? Myślę, że jeden oddział tych. W ten sposób. O, idealnie. 95, podatki, spoko. Dobra, my sobie teraz ruszamy, moi drodzy, tutaj, bo to jest najniższa prowincja, którą moglibyśmy jeszcze sobie zająć i dostać. Mhm. I ta prowincja też może być chyba dość bogata. Zobaczymy, ile przede wszystkim z niej możemy ciągnąć sobie kasiory. Zanim tam dotrzemy, minie raz, dwa, trzy, cztery, pięć tur. To jest dość duży wynikiem. No i przede wszystkim będzie trzeba jeszcze tutaj zbudować kilka innych elementów. No ale dobra. Jest ok. Zdobyliśmy naszą prowincję. Fantastycznie. Tutaj za trzy tury będą farmy. Zatem zwiększa się populacja. Co przełoży się na większą ilość podatników. No i myślę, że może zaczniemy wreszcie zarabiać, albo przynajmniej tracić pieniądze w wolniejszym tempie. Wybaczcie dziwne dźwięki, ale zrobiłem sobie kawę z takim specjalnym sosem waniliowym do lodów. Powiem wam, że jest pyszna, tylko zrobiła się taka gęsta. Dobra, ciągle mnie denerwuje tutaj właśnie Steam. O, proszę państwa, zarabiamy, świetnie. Jest dobrze, bo już zarabiamy. Dalej, do przodu. A my sobie podejrzymy, co oni tutaj mają. O, o ja jebie. Umakile. To nie jest zbyt fajne, jeżeli oni mają makila. To znaczy tak, zabić to coś może nie będzie wybitnie trudno, po prostu wyślemy wszystkich naszych uczników, ale z drugiej strony to potrafi zrobić potworne spustoszenie, zwłaszcza, że ma jeszcze bardzo dużo tutaj jednostek takich de facto mocnych, bo to są ci właśnie ci Trollmen Hunters na przykład, albo General Trollmen, a oni mają włócznie, mogą rzucać oszczepami. Dlatego nasza jazda będzie przeciwko nim średnio przydatna. A z drugiej strony ta prowincja by nam się przydała. Jaki ona ma dochód? Bo tutaj jak na razie widzę chyba, że nie ma nic. Income. 987 to jest fajny dochód, bo musi mieć tutaj mnóstwo surowców. Czy ja chcę sobie zaryzykować i spróbować zająć tą prowincję? To jest właśnie to jest pytanie, dobre. Czy ryzykujemy, czy też nie? Wiecie co? Myślę, że zaryzykujemy. I spróbujemy zdobyć tą osadę. Mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze są ulepszeni. Jezus Maria. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem oddziałów. My tu mamy co prawda dużo więcej, ale on może wyjść i nas zaatakować zdecydowanie. Dobra, koniec tury. Ewentualnie moglibyśmy pójść na coś innego. Ja się tylko lifatów trochę boję, wiecie. Nie mamy jednostek, które mogłyby jakoś, nie wiem, być kontrą na nich. Ci łucznicy, oni mają tak małą przebijalność pancerza. Na nich de facto przydałyby się jakieś jednostki włóczników, oszczepników de facto. Więc zrobimy chyba tak, moi drodzy, że pójdziemy sobie... Tu jest castle, tu jest large town. Pójdziemy sobie chyba tutaj. I sprawdźmy sobie też naszym agentem, ale to później. Tak, pójdziemy sobie, moi drodzy, tutaj w takim razie. Na tą prowincję. Będzie prostsza do zdobycia, a w międzyczasie może uda nam się troszeczkę tutaj odkuć. Okay. Ale tak czy siak, moi drodzy, to już w kolejnym odcinku, więc dzięki za uwagę i do zobaczenia na początku naszego powstawania Imperium Haradu. Nie wyznaczam sobie na razie jakiegoś celu w tej kampanii. Gramy po prostu do momentu, aż będzie nam się fajnie grało, albo uznamy, że już się nam to nudzi. Takim naszym wstępnym celem może być po prostu zajęcie Minas Tirith.
O, proszę. Umbar. Powiedział, że nie mamy z nimi handlu. No nie wierzę. Welcome, ally. No dobra, zgodzimy się od razu. Świetnie. A co wy powiecie na map information? Demanding, tak? Okej, okay. I na tym zrobimy, jeszcze sobie zobaczmy. Mamy nowego generała, którego możemy zwerbować za chwilę. Mamy 224. Czy ja chcę nowego generała? Generalnie powiem tak. Głupie jest nie brać generałów, bo to są jedne z najmocniejszych jednostek w grze. Ale z drugiej strony utrzymanie ich, teraz wam pokażę, ile to w ogóle bardziej kosztuje. Jeden oddział taki. Niech znajdę swojego generała. Powiedzmy ten. Kosztuje 300. To przekroczy nasz dochód aktualnie, więc muszę odmówić. Okej, okay. Więc dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, papa.